Łukasz Piekarski, witam serdecznie w kolejnym programie 1 na 1. Dzisiaj moim Państwa gościem jest grudziądzka lekkoatletka Arleta Meloch. Witam Cię serdecznie. Witam serdecznie. I na początek muszę przyznać, bardzo często widuję Cię, jak biegasz po naszym mieście. Jak często trenujesz? Trenuję codziennie 7 dni w tygodniu. I tylko biegasz, czy są jeszcze jakieś inne ćwiczenia? Wstępnie są to kilometry, a potem już dalsza część w klubie Olimpia. Kilometry, a ile ty kilometrów robisz tak średnio? Różnie, w zależności od dystansu, na który się przygotowuję. Jeśli chodzi o maraton, to wiadomo, są to dystanse długie. 20 do 30 kilometrów, 18, 16, różnie. A jeśli chodzi o bieżnie, krótsze dystanse, no to tam maksymalnie do 16 kilometrów. Cofnijmy się trochę w czasie. Skąd u Ciebie w ogóle wzięła się ta miłość do sportu, a w szczególności właśnie do biegania? W zasadzie lubiłam od dzieciństwa biegać i zawsze czułam do biegania jakąś taką sympatię, że po prostu zaczęłam trenować w klubie i takie początki były trochę nie bardzo, bo nie wierzyłam w swoje możliwości, ale ogólnie lubiłam biegać i i po prostu tak skupiłam się i postanowiłam sobie, że chciałabym coś osiągnąć. No i tak zaczęłam w klubie trenować, od razu w klubie Olimpia. I po prostu bywały słabsze momenty i po prostu, że ta wiara gdzieś tam zanikała, że po prostu nie dam rady, nie mam szans. No ale po prostu sobie powiedziałam, że jeżeli będę ciężko trenowała i będę chciała ambicją, taką zawziętością trenować, to na pewno osiągnę. No tak jak Państwo wiecie, jednak te sukcesy przychodzą, ale to jest wiadomo, lata pracy, w tej chwili już 16 lat w tym sporcie i nie odpuszczam, bo po prostu nie warto, bo za dużo poświęciłam tego swojego czasu, swojego dzieciństwa tak naprawdę, by po prostu teraz powiedzieć sobie tam do widzenia, a po drugie to z kolei już teraz to już żyć bym nie mogła bez sportu całkowicie. Mówiłaś, że miałaś takie chwile słabości, a kto Ci w tych chwilach słabości najbardziej pomagał? No w zasadzie trener i po prostu wierzył w moje możliwości i po prostu zawsze mi mówił, że jeżeli będziesz trenowała i będziesz ambitnie pracowała, to sukcesy przyjdą, ale do wszystkiego trzeba czasu, cierpliwości i wiary. Dwa razy zdobyłaś wicemistrzostwo paraolimpijskie w Londynie i w Sydney. Czy to są uważasz to za swoje największe osiągnięcia? Tak, to są moje największe osiągnięcia. Również też uważam, że moje największe osiągnięcia są to osiągnięcia w maratonach, gdzie uzyskałam dwukrotnie tytuł mistrzyni Polski w maratonie, dwukrotnie wicemistrzyni Polski w maratonie i dwukrotnie brązową medalistką zostałam w maratonach. Zawsze czułam sympatię do dłuższego dystansu, tak bardziej pod wytrzymałość. No i postanowiłam pobiec w Poznaniu maraton właśnie w 2004 roku i się okazało, że zwycięstwo. O maratonach jeszcze za chwilę będziemy rozmawiać, ja bym chciał jeszcze na chwilę wrócić do tych igrzysk w Londynie. Jesteśmy teraz na półmetku pomiędzy igrzyskami w Londynie, a igrzyskami w Brazylii. Czy Arletę Meloch zobaczymy również w Rio de Janeiro za 2 lata? No ja myślę, że jeśli wytrzymałam i wytrwałam po prostu od 2000 do 2012, to myślę, że już teraz te 2 lata, to myślę, że ten czas szybko upłynie, że się nie obejrzymy, a ja już będę na igrzyskach. No ja żyję z tą myślą i z tą nadzieją. W mediach dużo pisano o tym, jak rodzice reagowali na twój srebrny medal z Londynu. Jak to właśnie wyglądała ta reakcja rodziców na ten wielki sukces sprzed 2 lat? Mamusia była zadowolona i dumna ze mnie i jest dotychczas. To teraz może właśnie o tych maratonach. Ostatnio, gdzie się nie czyta o maratonach w naszym kraju, to wszędzie wśród kobiet wygrywa Arleta Meloch. Jaka jest recepta, żeby taką fantastyczną formę utrzymać przez tak długi czas? No, nie wiem, jak ja to robię, ale w każdym razie wszelkie słabości pokonuję, staram się przełamywać je i po prostu zawsze sobie mówię, że co mnie nie zabije, to mnie wzmocni, tak mówiąc śmiesznie, ale po prostu dążę cały czas do sukcesu i po prostu staram się uważać na siebie, staram się odżywiać i po prostu dbać o tą formę. Najważniejsze, by ta forma była, a po prostu z każdym startem, nieważne, czy to jest start poważny, czy mniej poważny, ale po prostu zawsze przykładam się poważnie i by najlepiej wygrać, jak to każdy chciałby z nas wygrywać. No i także w sumie cóż mogę powiedzieć, jestem zadowolona z siebie i że moja praca nie idzie na marne, tylko przynosi sukces. Masz dużo osiągnięć. Czy wobec tego,
dostałaś kiedyś może jakąś pomoc z Urzędu Miasta, bo często w naszym mieście są tacy sportowcy, którzy osiągają sukcesy, ale tej pomocy nie otrzymują od władz miasta czy od klubu, w którym trenują. Jak to jest z tobą? Nie, no w tej chwili muszę przyznać, że sytuacja jest w porządku. Z Urzędu Miasta jakieś pieniążki otrzymuję, stypendium, no i z klubu, tak więc nie jest źle. Mhm. Zanim zakończymy jeszcze, w naszym mieście ostatnio widać wzrost zainteresowania bieganiem. Powstała Akademia Biegania, są szkółki biegania nad Jeziorem Rudnickim. Co byś, jakbyś zachęciła takiego biegacza amatora, który zaczyna biegać, do tego, że warto ten sport uprawiać? No cóż, najważniejsze, by czuł to w sobie, że po prostu chce coś w życiu robić, by nie usiąść i po prostu oglądać telewizję, tylko po prostu żyć aktywniej, bo sport, ja myślę, że po prostu też i odmładza i w jakiś sposób człowiek ma formę i się dobrze czuje i ogólnie tak. Mhm. To jeszcze na koniec powiedz, czego ci życzyć. Rozumiem, że złotego medalu w Rio de Janeiro za 2 lata. No tego, bo cały czas, no myślę, że do 3 razy sztuka, ponieważ w Sydney nie udało się, w Londynie też się nie udało, chociaż dużo nie brakowało, ale myślę, że do 3 razy sztuka, a ja jestem osobą zawziętą, tak więc myślę, że dotrwam i w końcu dopnę swego, co po prostu chcę osiągnąć. Jeszcze jakie plany, jakie starty przed tobą, plany na najbliższy czas? Teraz mam Mistrzostwa Europy w APC w Holandii i tam będę biegała właśnie krótszy dystans 1500 metrów i być może 400. Także no, jestem dobrze przygotowana i nie wiem, jaki osiągnę wynik. Myślę, że z medalem przyjadę, ale no, wierzę w swój sukces. No i potem już na spokojnie już będę dążyła ponownie do maratonu. To ja ci życzę tego złota zwycięstwa w Holandii. Dziękuję ci za tą chwilę rozmowy. Wiem, że spieszysz się na trening. Moim państwa gościem w dzisiejszym odcinku programu 1.1 była Arleta Mello, grudziądzka lekkoatletka specjalizująca się w biegach długich. Tak, dziękuję. Na kolejny program zapraszam już za 2 tygodnie. Do zobaczenia.